Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś, szanowni państwo, rozmawiamy o, o, ochronie, o ochronie Jarosława Kaczyńskiego. Bo, szanowni państwo, efekt, który uzyskał Jarosław, przepraszam, Donald Trump. Swojej kampanii wyborczej, efekt cudownie ocalonego przez Boga, bo tak to będzie sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, już zresztą jest. Już jeden z jego wspierających republikanów, tak właśnie to nazwał, ogłosił, że po prostu bóg ocalił Donalda Trumpa. Przypomnijmy, zamachowiec, około 20-letni chłopak. Amator strzelił kilka razy. Jedna z kul zraniła Donalda Trumpa w małżowinę uszną. W związku z tym było trochę krwi. Trump jak zwierzę polityczne tej zimnej krwi swojej nie stracił, wniósł do góry. E, pięść e, i po prostu krzyczał: fight, fight, walka, walka. Myślałem, że no, paseran pokazywał, ale to, to chyba nie. Chyba raczej. Nie, znaczy, to jest, szanowni państwo, e, o Donaldzie Trumpie e, można mówić bardzo długo rzeczy złe, natomiast jeżeli chodzi o jego zdolność do zarządzania mediami, to jest fenomenalna. E, jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę, że ma 78 lat i. E, Zobacz reakcję: od razu padł po pierwszym strzale. Od razu. Naprawdę. Nie był. I, on, i, on, I to zrobił praktycznie sam. Dopiero później doskoczyli ochroniarzy. Naprawdę, tutaj szapoba, reakcja, rewelacja. W każdym, razie, w każdym razie mamy do czynienia z wydarzeniem, które wpływa na politykę europejską, polską również. O tym też będziemy mówić dzisiaj przez cały dzień, ale zacznijmy od takiej prostej rzeczy, od zabezpieczenia polskich polityków, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, który jest tym człowiekiem od najbardziej takiej widocznej ochronie. Natomiast proszę państwo dla tych, którzy nie są z nami od początku i nie oglądali po prostu programów, w których wspominałem o tym, Tomek jest specjalistą od ochrony, od ochrony osobistej, był kiedyś właścicielem jednej z największych polskich firm ochroniarskich, a Także kiedy Madeleine Albright przyjeżdżała, czyli sekretarz stanu, to jest jedna z ważniejszych figur w amerykańskiej polityce, przyjeżdżała do Polski, to Tomek był odpowiedzialny za jej ochronę, więc jakby powiedzieć, ma kompetencje zweryfikowane nawet przez Stany Zjednoczone. I Tomku, no pytanie jest, zadajmy na to, o Jarosława Kaczyńskiego, czy ta jego manifestacja, bo ja mam, ja mam, myśmy wiele razy żartowali sobie, że ta jego ochrona, szczególnie w, tej, w, tej, w tym wykonaniu zarządów PiSu, gdzie no, oni po prostu robili generalnie tłoki chaos. Jak w tej chwili to wygląda? No właśnie Tomku, jak, jak wygląda ta, ta ochrona Jarosława Kaczyńskiego? No teraz, kiedy już Jarosław Kaczyński nie pełni tego stanowiska, nie ma tej nieformalnej władzy w Polsce, jego ochrona nie jest taką kolejną służbą specjalną, która rzeczywiście. Otrzymywała i informacje, i pomoc od wszystkich służb, w tym policji w wykonywaniu zadań, no to się już stało w zasadzie no, sztuką dla sztuki. To jest taka pokazówka różnych starszych panów, niekiedy mocno otyłych, którzy chodzą w otoczeniu Rezowa Kaczyńskiego. Bo ja przy... Wystarczy popatrzeć na tych ludzi, szanowni państwo. Spodziewałem się, że jeżeli byśmy im zrobili testy te sprawnościowe, to ja tam widzę 80%, którzy. By no, nie przeszli testów do policji, a to dopiero, e, jeżeli chodzi o ochronę vip ów e, Szanowni Państwo, no, teraz, jaka jest sytuacja? To, to jest najważniejsze i skala zagrożenia? Bo do tej pory żeśmy to inaczej tam sobie żeśmy żartowali z tego zamachu jajkowego czy, czy innych rzeczy, które ewidentnie były inspirowane ze strony PiS po to, żeby, żeby dokonać efektu, który osiągnął Donald Trump. Bo Donald Trump. A Donald Trump miał po prostu szczęście. Rzeczywiście, bo tutaj ewidentnie nie spodziewam się, żeby tutaj ktoś ryzykował tym, że Donald Trump będzie tylko zraniony, no to nie, nie, nie tam rzeczywiście były, są ofiary i to jest zupełnie inaczej. Natomiast Jarosława Kaczyńskiego, kto by chciał, żeby Jarosław Kaczyński był teraz nieżywym symbolem. Wiesz, Szanowni Państwo, Rosjanie ugrali wspaniałą rzecz, której nie myśleli, że ugrają. A ferotaśmowy. I pomyślcie teraz, no i do tego dołączyli oczywiście religię smoleńską. I pomyślcie sobie teraz, kiedy w zasadzie ta formacja przez nich popierana jest w odwrocie. I teraz nagle okazuje się, że Kaczyński jest nieżywym symbolem. Szanowni Państwo, naprawdę olbrzymi napęd do tego, żeby znowu PiS wrócił do władzy i żeby wygrał wybory. Sytuacja staje się naprawdę niebezpieczna, bo po pierwsze ludzie, jego towarzysze, ja nie mówię o tym, że oni będą chcieli na niego zrobić zamach, ale łagodnie mówiąc będą inspirować go do, do zachowań ryzykownych, a nie ma kto go ochronić. Natomiast dla Rosjan, no przecież, szanowni państwo, to, to, jest, to jest prezent. No nie ma Kaczyńskiego, to mają jakieś szanse, że Nieprzychylne dla nich, bardzo, bardzo zła władza dla nich, czyli ta nasza koalicja 15 października no, mogłaby przegrać. Jarosław Kaczyński jest naprawdę w dużym niebezpieczeństwie. A dalej, jeżeli pozostawi się go pod ochroną grom grup, no ludzi, którzy, część z nich wtedy jeszcze była zatrudniona w żandarmerii wojskowej. Niektórzy ludzie, tak jak tutaj to opisywano, byli brani z przypadku, z jakichś tam towarzyskich układów, jacyś sadownicy z barki, jacyś różni ludzie. Szanowni Państwo, no, przyznaję szacunku, tej roboty trzeba się długo uczyć i ciągle ćwiczyć. Popatrzcie na tych ludzi popatrzcie na samego Tomka Kowalczyka, Tomek, sam, sam se zdajesz sprawę, ty chodzisz w otoczeniu Sława Kaczyńskiego, ty jesteś po prostu za niski, za mały, no rozumiesz, ty, ty de facto przy jakichś sytuacjach ekstremalnych nie masz siły. Zobacz, w otoczeniu Donalda Trumpa, który oczywiście jest, jest wysokim mężczyzną, to nie, nie, nie ma porównania do, do Sławka Kaczyńskiego, ale była jedna kobieta, wysoka kobieta, bardzo, bardzo taka, E, rzeczywiście profesor, profesjonalnie się zachowywała, ale był kłopot, bo ona już była w zasadzie e, no, minimalnie niższa od Trumpa. A tam jednak chodziło o zasłonięcie e, Trumpa w drodze do e, pojazdu, którym będzie ewakuowany. No, no ty co zrobisz? Zastanów się, jesteś już stary chłop, lekko brzuchaty. Wiesz, no, tyle, że, że, że masz ten swój epizod tam stary ze Spółki z Gromu. No teraz, teraz to sam wiesz, jak to wygląda i ty, ty tutaj chodzisz jako najważniejszy ochroniarz, no. Jest to ogólnie rzecz biorąc słabe, no może coś koordynować, robić, no w tej chwili już twoja sytuacja nie jest taka, taka istotna, bo nie każdy podnosi telefon od ciebie, no macie te wszystkie inne problemy związane z tam z y, gospodarką, y, bronią, to już zostawmy to, to, to teraz, no już samo to, że ci ochroniarze są przestraszeni, bo y, to, to się działo wcześniej, y, y, te wszystkie, te wszystkie e, utrudnienia związane z tym, że nie mają już po prostu tych praw. No, ostatnio dostaliście mandat od, od policji, wtedy kiedy e, Kaczyński znowu pojechał napadać na wieniec. No, no, wiecie, no, to, sa, samo to ci ludzie są zdenerwowani, są nasądowanym, nie chcą potracić tych pozwoleń, muszą e, działać niezgodnie z prawem. Ja rozumiem, dla Kaczyńskiego sytuacja jest niewygodna, bo pomyślcie państwo sobie tak. Jeżeli by chcieli, jeżeli ochrona dla Donalda Tuska, Donaldu, Donaldowi Tuskowi przydzielono ochronę i słusznie, bo, bo tym, co zrobiono Donaldowi Tuskowi, to po prostu to jest jakaś, jakaś wyjątkowa ohyda i sztucie na całą jego rodzinę, na niego. Narysowano na nim na, 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 na premierze Tusku tarczę strzelniczą. Teraz, gdyby przydzielić ochronie Sanfrowi Brejzie, czy yy, mecenasowi Giertychowi nie ma najmniejszego problemu, bo ta ochrona po prostu będzie spotykała się z normalnym życiem, z normalnym funkcjonowaniem. A u Jarosława Kaczyńskiego no nie mogą patrzeć na jego życie, włóca czy tam na szczelnika, ludzie, którzy nie są w tym zorientowani. Przecież dzięki temu była ta nadzwyczajna pozycja grom grup, którzy pozwalali sobie nie wiem, rozganiać niektórych pisowców, być ważniejszych od, od wszystkich służb, bo oni znają prywatne życie Kaczyńskiego. Oni wiedzą, kto do niego przychodzi, z kim się spotyka, jak to funkcjonuje. I, I stąd oni są tacy istotni. Tu nie chodzi już o ochronę, tylko o ochronę różnych tajemnic. A tutaj, szanowni Państwo, no, palsze jeszcze tajemnice. My wiemy, kim jest Jarosław Kaczyński. Wiemy, jak, jak funkcjonuje, jak żyje. Natomiast Jarosław Kaczyński jest symbolem i niech on będzie sobie żywym symbolem, a nie symbolem, który wykorzystają Rosjanie. Naprawdę no już więcej tych pomników i tych schodów już, już, już nie zniesiemy. To będzie olbrzymi, olbrzymi kłopot. Kaczyński kocha życie i to bardzo. I powinien się zastanowić nad tym, że rzeczywiście teraz jest prawdziwe zagrożenie. I to zagrożenie ze strony profesjonalistów, bo po prostu ze strony Rosjan. Nieżywy Kaczyński dla nich jest wielkim prezentem. To jest, to, to jest tak, jeszcze przypomnijmy w ogóle, myśmy też ostrzegali Jarosława Kaczyńskiego, przed, bo szanowni Państwo, no przypomnijmy, bo Tomek rzucił hasło: zamach jajkowy. O co chodzi? Otóż latem 2022 roku Roman Giertych napisał na X na Twitterze komunikat, że właśnie otrzymał informację od służb, że będzie przygotowany dzisiaj fałszywy zamach. Polegający na rzucaniu czymś Wierosława Kaczyńskiego. I tutaj ciekawostka: pomimo tego, że Giertek to napisał, do takiej próby doszło. To oznacza, że panowie nie byli w stanie zatrzymać tego, kto rzucał. Co ciekawe, facet, który rzucał, umieścił film z tego swojego rzutu na X. Dość szybko sprawdzono, że konto, na którym to odpalił, było używane wcześniej do hejtu Platformy Obywatelskiej w latach 2014-2015. Ten hejt polegał po prostu na tym, że było to konto, które po prostu współgrało, tworzyło nienawistną narrację Donalda Tuska i nagle ten sam człowiek po kilku latach atakować maniby Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście w domyśle z podpuszczenia tej nienawistnej kampani kampanii nienawiści skierowanej do Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą tuż po tym, jak Donald Trump zaczął mówić, to oczywiście oskarżył demokratów, wszystkich tych, którzy nazywają go zagrożeniem dla demokracji. Natomiast co jest, szanowni Państwo, co jest ciekawe w tej sprawie, to jest to, że zamachowiec jest republikaninem. Wy wyborcą republikańskim, to już, to już wiemy. To jest, to jest taka ciekawostka, szanowni Państwo, która pewnie będziemy dziś jeszcze kilkukrotnie updateować, natomiast to też dużo mówi o, o tej całej sprawie. Króto dziś prze, przesądzać, czy znaczy raczej będzie na. Naprawdę... Rosjanie niewątpliwie otwierają szampany, dlatego że Trump już wygrał. No, to jest ewidentne. Tutaj to, to, to jest jasne. A to są no, bardzo silni inspiratorzy, którzy potrafią rzeczywiście zainspirować różnych ludzi, różne środowiska. I to samo się odnosi do Jarosława Kaczyńskiego. I, i, I wbrew pozorom, tu nie chodzi o jednego e, starego człowieka. To chodzi o władzę nad jednym no, z ważniejszych krajów Unii Europejskiej. To jest niewątpliwie ważne. Nie wiem, czy Kaczyński to rozumie. Mam nadzieję, że zrozumie. Ja jestem zwolnikiem radykalnych działań, bo tutaj powinno się w prosty sposób, jeżeli Jarosław Kaczyński upiera się przy grup, no to grup według mnie już ma wiele sytuacji, w których powinno utracić koncesję. Jeżeli nie będzie miał koncesji, Jarosław Kaczyński musi mieć jakąś ochronę. I to pomijamy już te wszystkie jego kwestie prywatne, ale należy go ochronić po to, żeby nie stał się symbolem. Nie żeby żył, no każdego człowieka trzeba ochronić, przecież... Yy, Śmierci nikomu nie życzymy. Dlatego wiecie Państwo, ogrom no, grup, które ułatwia Jarosławowi Kaczyńskiemu y, permanentnie przestępstwa. In, inna Agencja Ochrony, to by tak na. No... Wsyknięcie palca miała zabraną koncesję grom, grupnie nie. Te wszystkie historie dotyczące no, przebywania bez upoważnienia w urzędach państwowych, no, czy mieli swój pokój w Urmie, w Sejmie, otrzymywali, mieli dostęp do informacji dla nich nie, nie przeznaczonych. Można śmiało mówić o przywłaszczeniu funkcji, no bo te, te ich działania jest, jest mnóstwo yy, świadków, no oni sobie działali. Ale jak służba specjalna, kolejna i po prostu skończyć z tym. I Jarosław Kaczyński musi mieć ochronę profesjonalną, jeżeli chce tak funkcjonować. No jeżeli już bardzo będzie chciał, nie będzie chciał, no to wtedy niech, niech sobie działa inaczej. Spodziewam się, że mu na życiu, na życiu zależy. Ja zwracam Państwu uwagę, że Donald. Tusk nie miał żadnych oporów, żeby przyjąć ochronę sopu. Sopu yy, zarządzanego twardą ręką przez Mariusza Kamiejskiego i Macieja Wąsika. Przyjął to bez słowa, zrobił. Czyli no, ja rozumiem, że symbol dla yy, części elektoratu również nie ma czego się obawiać i może tę ochronę przyjąć. No, nie ma porównania nawet, jeżeli chodzi o kompetencje z grą grup. No, to to, to, wiecie państwo, to jest jasne. Dlatego, dlatego działania powinny, powinny być szybkie, radykalne. No, dziwię się. No. Jarosław Kaczyński z nową ochroną, gdyby ktoś chciał to zrobić... Znam się, że profesjonalni ludzie zrobiliby to w tydzień. Ja sam Kaczyński musiałby mieć jakąś ochronę. To, to wszystko. Spodziewam się, że skończy się na, na, tych, na tych po prostu dyskusjach. Kaczyński będzie miał pretekst, jeżeli chodzi o partię, żeby wydawać więcej na ochronę i, i dłużej, żeby to się działo. Ochrona, która nie jest ochroną. I de facto kto zapłaci? Zapłacimy no my. A nie daj, e, ja, ja nie chcę obrażać nikogo, bo ja jestem niewierzący, no, żeby mu się, żeby mu się e, nic nie stało, bo jednak to jest zagrożenie dla nas wszystkich. To jest poważny problem dla nas wszystkich. I należałoby się do tego odnieść. To jest Wyno... też ciekawostka. Z Jankiem to, wcześniej o ochronie prezydenta Dudy. Tutaj się nie można absolutnie do niczego przyczepić, jeżeli chodzi o ochronę fizyczną, bo tam. jeżeli chodzi o ochronę o To Ta jest to ja... fatalna. To... No. Kontrwywiadowczo, kont szanowni państwo, to polega na tym, żeby pan Andrzej Duda nie kaleczył siebie i wszystkich do siebie dookoła, czyli przede wszystkim... Chodzi o te jego imprezy, to, że on zachowuje się w taki sposób, że nadal sobie pisuje, z kim popadnie przez internet. I tu bynajmniej no, wcale nie chodzi o panią Izabelę Pek, bo to ona jest jeszcze, jakby to powiedzieć. Stosunkowo jakby to, to, to bardziej zagrożenie takie to z punktu widzenia zabezpieczenia politycznego, a nie bezpieczeństwa państwa, ale już te inne kontakty pana prezydenta to już no, skutkowały czymś takim tymi dwoma kompromitującymi nagraniami, które, które się zostały wyprodukowane przez ludzi rosyjskich służb występujących jako komicy. Szanowni Państwo, oni się dwukrotnie podtrzyli. Raz jako podsekretarza generalnego ONZ z gratulacjami zadzwonili po wyborze numer dwa i potem jeszcze podszyli się pod francuskiego prezydenta Macrona. Fakt, że on nawiązuje, odbiera telefony samodzielnie. Świadczę o głębokiej niedojrzałości faceta, który w tym momencie był już kilka lat na urzędzie prezydenta. Jemu tego nawet nie wolno robić. I to jest, jest taki, taki kompletny brak odpowiedzialności, bo to, jest, to są pewne ograniczenia związane z pełnieniem funkcji. To, że on po prostu tych ograniczeń nie przestrzega, to jest po prostu. No, skandaliczne. I tutaj, wiesz, Tomku, to założyli mu ten zespół, gdzie jest dziecko, oni się tak sami nazwali, Szanowni Państwo, w 2015 roku. My nie wiemy w ogóle, czy ten zespół w ogóle formalnie był zarejestrowany, czy to był po prostu, czy to była grupa funkcjonariuszy po prostu zajmująca się de facto nielegalną inwigilacją prezydenta, jeżeli ona, oni nie mieli umocowania. A z racji tego, że nam przekazano, że trzą tego zespołu stanowili funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które nijak się mają do bezpieczeństwa prezydenta, to raczej, to raczej mieliśmy do czynienia po prostu z nielegalną inwigilacją prezydenta. To, że celem jej nie było wyrządzanie mu szkód, przynajmniej nie bezpośrednio, bo umówmy się, że zebrany podczas tych działań zabezpieczających materiał no jest kompletnie poza kontrolą. Czyli krótko mówiąc, no to wąsik z Kamińskim mają haki. Ja powiem tak, ja się dziwiłem, bo szczególnie relacja Kamińskiego z Dudą wyglądała, jakby naprawdę panowie się autentycznie lubili. I to mnie trochę dziwi, bo wydaje mi się aż niemożliwością, żeby mając takich doradców jak profesor Mariusz Muszyński, był oficer wywiadu. Duda nie zdawał sobie sprawy, jak głęboko panowie go hakowali. A to taka ciekawostka, wiesz, bo ja tylko to... Już no, uwaga, Janku, tak, to i to jest niezwykle przykre, pokazałeś już niezwykle ważną rzecz, bo yy, no, spodziewałam się, że 90% polityków by wyciągnęło z tego wnioski, a Duda nie. A Duda nie. Duda jest szczęśliwy, Duda jest zadowolony, bo uważa, że dobrze mu się koresponduje z oficerem wywiadu i to nie ma żadnych konsekwencji. I tak samo, skoro się uśmiecha do niego nawet tak słaby szef służby jak Mariusz Kamiński, to też jest wszystko w porządku i wszystko OK jest i trzeba to traktować tak no, z pełnym dobrodziejstwem inwentarza. Ale powiedziałeś o jeszcze jednej rzeczy. Nad którą powinni się zastanowić no, ludzie z otoczenia Kaczyńskiego. Przecież, skoro y, rosyjscy komisy, w wielkim cudzysłowie, jak to Janek powiedział, no, ludzie ze służb specjalnych Rosji, wykazali naprawdę świetną znajomość y, prywatnego życia prezydenta. Wiedzieli w którym momencie, ale, ale przede wszystkim wiedzieli, jak to zrobić. Nawyków nie mają odnośnie Kaczyńskiego, takiej wiedzy? Tak. Nawyków. Tak, nawyków, wszystkiego, prawda? No wiesz, no po, pomijam już to, że do yy, Marysza Kamińskiego to yy, nasi sojusznicy dzwonili w różnych sytuacjach, kiedy na pewno trafili, że yy, Kamiński jest w formie, żeby rozmawiać. No pamiętasz tą... Kur Kuriozalną, kuriozalne zachowanie Kamińskiego, kiedy wszystkim ogłaszał, cieszył się, że do niego zadzwoniła szefowa amerykańskiego wywiadu i z nim rozmawiała. No, wiecie Państwo, no taka deklaracja szefa służb państwa, które jest głównym hubem, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, że jednak z nim rozmawiała szefowa wywiadu amerykańskiego znaczy USA, no to szanowni państwo, no, no to jest, to jest, to, jest, to, jest, to jest słabe rzeczywiście, tak, no tak jakbyśmy wyszli i powiedzieli, że no nas do sklepu spożywczego, nikt nas nie wykopał, nie mówił, być stąd złodzieju Menelu, prawda, bo coś, wiesz, kradł. No, to... Nie, no normalne, wchodzimy i rozmawiamy, tak, i, i kupujemy, to tak samo tutaj, no chyba e, człowiek na stanowisku Kamińskiego, to powinien te kontakty mieć na bieżąco, albo właśnie z szefową wywiadu, czy z, z, z jej, i, z jej najbliższym otoczeniem, a ona się dodzwoniła, bo dodzwoniła się, że można było z nim rozmawiać, że on nie rósł o 4 centymetry, czy o 5 na obcasach, wiesz, jak to zawsze na uzwyczaju, czy nie był jeszcze w fazie e, już ceratowej, czy, czy zaraz po ceratowej, czy rannej, kiedy, wiesz, no, wyzywanie go z samego rana, kiedy on jeszcze nie zdążył się e, mm, przygotować, <śledzianie> to, to katorga wiedziała kiedy, aby, no nie mogła też rozmawiać z człowiekiem, który no, był po alkoholu, w Amerykanie, trzymał się procedur. Musiała wybrać taki moment, żeby to, co mu przekazała, było no, jasne i dotarło. I skoro takie szczegóły znali Amerykanie, no to ja zastanawiam się, i, i takie szczegóły znali Rosjanie, jeżeli chodzi o Dudę. No to o to po prostu jest dokładnie wszystko. Tak, ale do jeszcze, Tomku, mamy też sytuację. No, Polska będzie miała tę kampanię wyborczą w przyszłym roku. To rzeczywiście moment, w którym e, motyw, jeszcze raz przypomnijmy, że mota, moty, motywami zamachu na siebie grał Jarosław Kaczyński, żeby było jasne. Były dwa fejkowe zamachy, które były. Ten pierwszy to był ten zamach jajeczny, o którym przed chwilą wspomniałem. Pomimo ostrzeżenia, że do niego dojdzie, e, Dokończąc sam myśl, nie byli w stanie tego powstrzymać, oni po prostu ograniczyli się do właśnie tego incydentu. Tam jeszcze była trochę zabawna rzecz, ponieważ poszedł wywiad, który widać było, najprawdopodobniej został udzielony w ogóle przed samym atakiem, dlatego że. Z jakiegoś powodu w ogóle nikt już tego wywiadu nie podbijał, nikt go nie nagłaśniał. Natomiast tam w tym wywiadzie padły takie patetyczne sformułowania, w którym Jarosław Kaczyński sam siebie w wywiadzie dla sieci porównał do księdza Jerzego Popiełuszki, który był którego samochód wcześniej SBC atakowali, rzucając kamieniami. I on tak po prostu no skromnie, po prostu skromnie zestawił się w no tak jak teraz księdza, wiesz, no, z Maksymilianem Kolbę, e, prawda, to także takie skromne zestawienie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa e, to e, był ten e, taki, wie, wiecie Państwo, tam jest, myśmy opowiadali o tym, że ta Nowogrodzka była zarządów PiSu obstawiona masakrycznie. Tam nawet ne, byli e, snajperzy, szanowni Państwo, tacy. No zresztą jak zginął ten... E, Republikański zamachowiec, no, zginął w ten sposób, że to, to są sekundy od momentu, kiedy oni zobaczyli, usłyszeli strzał. No i oczywiście znaleźli go błyskawicznie snajperzy i go odstrzeli go kontr którzy zabezpieczają teren. E, I e, więc to tak, to jest tak zwana krótka piłka. E, I e, e, w naszym wypadku, czyli tutaj, pojawia się jakiś facet, który, uwaga, mija wywiadowców, którzy tam krążą, krążyli na Nowogrodzki. Wywiadowcy to są policjanci po cywilnemu, którzy starają się wyłuskać ludzi tego. Skąd ja wiem, że używają wywiadowców? A, bo sobie kiedyś poszedłem na spacer w kierunku Mickiewicza, to było zarządów tego, no i tak sobie popatrzyłem sobie, jak tam... Jak to wygląda? No więc okazuje się, że no mają, mieli ludzi, czyli już to po prostu poziom tego zabezpieczania po prostu Jarosława Kaczyńskiego zarządów pisu naprawdę to taki poziom paranoi. Dlaczego tego typu um, nieproporcjonalne, w stosunku do zagrożenia, środki one są szkodliwe, to Tomek Państwu wyjaśnią. No generalnie jak jest tłok, jak jest dużo ludzi, e nikt tak naprawdę nie wie, kto pracuje przy ochronie, wszyscy się zmieniają, mamy kilka... Też policjant, policjantka, czy to, kto to jest? Czy, czy jakiś... No, czy czy po, Jakaś służba. No. Tomek, sobie, Tomek sobie żartował, że, 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 że tam... Parę razy miało ochotę wpaść i usmażyć jajecznicę Jarosławowi na, na śniadanie. No więc przy tego typu wielości osób zaangażowanych przy takich działaniach, gdzie tak naprawdę żaden z zespołów się nie zna, że ochrona po prostu widzi no, obcego człowieka, po prostu, który jest w mundurze policyjnym i, i w zasadzie akceptuje go. No bo przecież tam się wszyscy nie będą natychmiast legitym legitymować. A oczywiście powinni, ale to już taka e, ogólna uwaga. E, I oni wpuścili wtedy tego faceta po to, żeby go nagrać, jak on tam wrzeszczy, że zabije Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i z tego robiono potem nakrętkę. I to są takie, szanowni państwo, oczywiście na tle tego, co tutaj zostało zrobione, e, to będzie. E, e, to będzie oczywiście, to wygląda dużo, dużo poważniej, no bo tu mamy człowieka, który zapłacił życiem. To, Szanowni Państwo, tutaj nie ma bata, żeby demokraci nie podnieśli, że to po prostu był fake, że zwolennik Trumpa, wyborca, zarejestrowany, wyborca republikański postanowił mu wygrać kampanię wyborczą. Tu będzie, Szanowni Państwo, będzie szło w tym duchu. To ty się prosi aż tak. to a ty, nie, czy wiecie państwo, no to jest to jest jedyna, wiecie Państwo, wygrywa, wy, e, historię wygrywa ten. To, to, to teraz jest moja broszka już, nie, nie, nie Tomka e, wyboru w wojnę informacyjną wygrywa ten, kto opowiada lepszą historię, niekoniecznie ten, kto opowiada prawdziwszą. To jest Szanowni państwo wielokrotnie e, nasze doświadczenie mówiło nam to, że czasami nawet e, prawda jest e, była kiedyś taka, e, tak, taki serial jeden czy jeden z wielu seriali prawniczych, w którym e, e, linia obrony osób zaangażowanych w sprawę, bo tam była e, o, kobieta, zdaje się, czym czy facet był, nie, chyba kobieta była oskarżona. To nie ma znaczenia, zresztą oskarżona była, to zresztą w serial fikcyjnym, aczkolwiek podobno sprawę wybierano na podstawie autentycznych, oskarżona o e, zabójstwo e, chłopaka. I, e, I grunt, który oni przedstawiali, e, jego linia obrony była taka, że alternatywne podejrzane i z taką linią obrony wyszli do sądu i do ławy przysięgłych i w toku badań sprawy wyszło, że sprawa jest wypadkiem i że bieguli już znaleźli w jaki sposób tam doszło do autopostrzelenia etc., Natomiast prawnicy powiedzieli, że my na tym etapie już nie jesteśmy w stanie opowiedzieć prawdziwej historii, bo nikt w nią nie uwierzy. I pani poszła tam, w tym filmie oczywiście, to jest ten, tak jak mówimy, że tam inspirowane to już nie ma znaczenia, na dobrowolne poddanie się karze na 5 lat za nieumyślne zabójstwo, bo prokuratura też wiedziała. Że no, doszło do sytuacji takiej, w której najprawdopodobniej, najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia właśnie z wypadkiem. Natomiast prokuratura w Stanach Zjednoczonych działa w myśl zasady utrzymania porządku publicznego. To znaczy, prokuratura jak idzie do sądu, to chce wygrać. Tutaj chodzi o coś takiego, że wymiar sprawiedliwości, to jest strasznie okrutne, nie chodzi o wymiarze sprawiedliwości, żeby winni szli siedzieć. A niewinni e, no, e, nie ponosili kary. Tak, nie ponosili kary. Tu chodzi o to, żeby, był, e, żeby działał system utrzymania porządku publicznego. To znaczy, musi istnieć przekonanie. Szanowni e, Państwo, w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 20% ludzi, która idzie siedzieć albo dostaje wyrok, jest skazanych niewinnie. I stąd właśnie taka duża elastyczność prokuratorów, którym się zostawia tego typu widełki, że jak nie jesteście pewni, to może nie pakujecie faceta od razu tak na 30 lat, bo to, bo to trochę przykro. To, to, tak, no, to, to, to może na trochę mniej, no, bo stąd się takie dziwne wyroki biorą czasami u nich, że jakieś tam sprawa o zabójstwo i leci 5-7 lat, dlatego że oni są po prostu... Jak się dogadają, a jak nie, to to jest start... tak... A nie, no bo to jest tak, że tylko, że to jest wtedy zero i to jest takie, wiecie Państwo, wtedy jest na przykład dożywocie w tego, więc to, jest, to zawsze jest ryzyko. Pytanie takie, czy idziesz na ryzyko, że jak przegrasz proces, to idziesz siedzieć i, i, i nie masz życia... Czy wolisz jednak mieć pewność, że wyjdziesz za te 2,5-3 lata za dobre sprawowanie i masz jeszcze wszystko przed sobą? No to, to zawsze wiesz. No tak jak teraz z takim Baldwinem, gdzie okazało się, że jednak prokuratura ukryła dowody. No, Także to wszędzie się tak, tak, tak zdarza. Tylko Amerykanie to ścigają. że tak, w wypadku Aleka Baldwina mówiliśmy, mówimy o człowieku, który ma tak. gigantyczne pieniądze, gigantyczne tak. wpływy. Prokuratura ukryła i tak dowód. No ale to, 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 to jest, to wiecie państwo, nie, nie, to jest, ale to też taka sprawa, bo to jak rzuciłeś hasło, to musielibyśmy opowiadać. Chodzi o... Nie, no to on zostawmy, raz... tylko chodzi mi o, 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 o to, co mówisz o wymiarze sprawiedliwości w Stanach, że jednak wiesz, to, to funkcjonuje jednak inaczej niż u nas. No więc w każdym razie, Szanowni Państwo, sprawy z ochroną jeszcze będą w Polsce będą grane. Ja tutaj polecam, szanowni państwo, Noce z dudą, to możecie sobie poczytać, jak słaba jest e, kondycja moralna nie tylko prezydenta, ale przede wszystkim e, pisiorów. E, naprawdę ciekawa książka. E, kto jeszcze nie czytał, polecamy. E, I. E, Historia Ekspert, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, tutaj dwa moje teksty, jeden o mafii Piłsudskiego, drugi o prowokatorze rosyjskim Leopoldzie Okulickim, pseudonim Niedźwiadek, ostatnim szefie Armii Krajowej, który nie wie, czemu wciąż jeszcze ma status bohatera w Polsce. I szanowni Państwo, Historia La Weekend, tym razem to jest nasz jeden, jeden z trzech magazynów, tutaj jest o w sprawie Monroe, amerykańska, chyba najbardziej amerykańska, samobójstwo, zabójstwo, a może po prostu przypadkowe przedawkowanie. Macie tutaj Państwo komplet wiedzy, żeby podjąć decyzję, które wierzycie. Tomku, coś tam. Panie Rosławie, no u pan, pan nie ma rzeczywiście szczęścia, bo w tej chwili nawet zaczynają grillować Panu tego takiego wykidajłę, tego twardego człowieka, który robił Panu porządek, yy, w różnych tych strukturach PiS, no między innymi teraz poległ na Małopolsce. I to chodzi o to, że robią go tymi tematami obyczajowymi. Znaczy, chodzi o panu, który ma w do nim o panu Ryszardzie Terlewskim. Miał bardzo mocną pozycję, i tutaj słucham, możemy przeczytać w Newsweeku. On miał parę żon i panien, ona mężatka. Nie takie historie się w PiS zdarzały. I w tle politycznych kłopoty Jarosława Kaczyńskiego rozgrywa się nie mniejszy dramat. Pisowcy przestają się bać Ryszarda Teleckiego, Bez względu mu psu została tylko miłość. No i to opisy i pani e, byłej kurator Nowak. Tutaj są przytoczone znowu jej te, te piękne listy. Janek już kiedyś czytał te listy. Już zostawmy to, już nie znęcajmy się e, jego e, metody działania, no bo tak to określają Związane z różnymi kobietami w PiSie, które on w jakiś sposób wspierał, a później one no, funkcjonowały w ten sposób, że pomagały, pomagały mu utrzymywać w PiSie silną pozycję. Między innymi Jarosława Kaczyńskiego. No, jest mowa o pani Mazurek i o jego stylu działania, że później już się przestał interesować panią Mazurek, kiedy już Poszła do Parlamentu Europejskiego, bo wtedy już miała dużo mniejszy wpływ i później to zainteresowanie panią Nowak i tak dalej, i tak dalej. Panie Jarosławie, nie wygląda to tak dobrze w partii, która na sztandarach ma te wszystkie wartości chrześcijańskie, no ale to przy pana trybu życia, trybie życia, to co to jest? To jest normalka. Także, panie Jarosławie, jednak w kontekście tego, o czym byśmy mówili o tej ochronie. Gdzie pan będzie najbezpieczniejszy? No gdzie? No do więzienia, panie Rosbawie. Do więzienia. Tam będzie pan najbezpieczniejszy. O właśnie. Po prostu. Pesła, do zobaczenia.